Media informują o nowych odmianach koronawirusa, które są jeszcze bardziej zjadliwe, jeszcze bardziej śmiercionośne. Czy zatem zginiemy, czy umrzemy w związku z koronawirusem i mutacjami koronawirusa. Dzisiaj przedstawiam wypowiedź Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą czeskiej mutacji koronawirusa. Co na ten temat sądzi Jasnowidz Jackowski? Co sądzi na temat nowych odmian koronawirusa? Jak to będzie mieć, będzie to wyglądać w najbliższych miesiącach? Czy zginie więcej praktycznie ludzi, bo wiemy o tym, że na przykład ta odmiana brytyjska jest bardziej zarażalna. Więcej ludzi praktycznie się nią zaraża niż tą pierwsz, pierwo, pierwotną praktycznie odmianą koronawirusa, czyli COVID-19. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę już w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj oczywiście Przedstawiam wypowiedzi jasnowidza Jackowskiego na temat koronawirusa Perspektywy obywatela i jasnowidza, tak, nie z perspektywy medycyny czy lekarza, no bo to pozostawiamy fachowcom. Natomiast jak tak naprawdę ocenia tą sytuację całą jasnowidz Jackowski, jeśli chodzi o nowe odmiany, mutacje, jeśli chodzi o koronawirusa, znaczy ja muszę powiedzieć w ten sposób, no nie, nie chcę tutaj po prostu w jakiś sposób się wychwalać, mówi, że mówiłem o tym i tak dalej. Natomiast na, na samym początku, jeśli chodzi o koronawirusa, mówiłem o tym, że mogą potem być mutacje, odmiany, że na przykład ta szczepionka, która zostanie wynaleziona, nie jest powiedziane, że ona będzie pomagała na kolejne od, mutacje, chociaż teraz y, podobno ta szczepionka pomaga tak na tą odmianę nawet brytyjską, y, no ale y, właśnie, może być potem odmiana odmiany, mutacja mutacji, może się okazać, że ludzie musieli się po prostu szczepić co pół roku czy co roku na przykład, tak, w związku no, nowa szczepionka na przykład na, na mutację koronawirusa. No a to już jakby inna sprawa. No i swego czasu była informacja, że jest czeska odmiana koronawirusa, bo co do brytyjskiej, to wszyscy praktycznie jesteśmy zgodni, nawet jak mieszkam tu w Poznaniu, to pod Poznaniem laboratorium medyczne właśnie z, zdiagnozowało, może nie, ale zbadali pierwsze próbówki, czy pierwsze testy właśnie od kobiety, która przyjechała z Wielkiej Brytanii, chyba przed świętami Bożego Narodzenia i ona przywiozła tego koronawirusa, tą mutację brytyjską do Polski. Jak się będzie rozprzestrzeniać, to już jest inna sprawa. Wiadomo, że kraje europejskie pozostają. Zamykały te granice, natomiast, no wiadomo, że prędzej czy później będzie ten wirus się rozprzestrzeniał. Natomiast, tak, właśnie z tego czasu pojawiła się odmiana czeska, tak? Media mówiły o tym, że jest czeska mutacja koronawirusa. Potem ta informacja została praktycznie zdementowana. Czesi zaprzeczyli praktycznie tej informacji. No, oczywiście, Czesi się oburzyli, tak? No jak czeska, zaraz będziemy po prostu wyklęci tutaj, tak? W sensie, będziemy na, końcu, na jakiejś czarnej liście, że jak ktoś jest z Czech, to, to od razu po prostu nie może wjechać do innego kraju. No mnie czesi się z tego um, wycofali, tak powiedzieli, że nie ma żadnej czeskiej odmiany. Natomiast właśnie, co tutaj mówi Jasnois Jackowski, że? praktycznie tutaj powstaje chaos, chaosu, tak to definiuje Jasnowic Jackowski, że my w, praktycznie w tym chaosie sami nie wiemy yy, jak mamy myśleć, tak, co tutaj jest prawdą, a praktycznie co nie, no bo tu jesteśmy bombardowani, brytyjska mutacja istnieje, tak, ona istnieje, tak, czeska nie, nie istnieje, a jak będzie znowu jakaś na przykład inna odmiana, załóżmy przykładowo, tak, słowacka, to znowu po prostu będziemy wątpić, czy istnieje, czy też nie, czyli mamy, jesteśmy po prostu bombardowani informacją, mamy do czynienia z chaosem, chaosem tak to definiuje jasno Jackowski. I mówi wprost, tworzy się kompletny cyrk, jeśli chodzi o przekazywanie tych informacji w związku z koronawirusem. Tworzy się kompletny cyrk, tak tutaj to definiuje Jasno Jackowski i nawet mówi w ten sposób, że e, to epatowanie, bombardowanie praktycznie nas tymi negatywnymi informacjami, tak, e, dotyczącymi właśnie koronawirusa, mutowania tych, tego wirusa, powoduje, że ludzie już się nie boją, przestają się praktycznie bać, tak, no bo ten strach, ten lęk e, coraz bliżej jest praktycznie nas i e, jest tego efekt odwrotny, tutaj mówi Jasno i że ludzie przestają się bać, przestają się praktycznie tego bać, tak, e, no to tak samo jak na przykład choroby, tak, młody człowiek, który jest zdrowy, silny, no to dla niego to szpita to coś strasznego, tak? Albo tam po prostu yy, jakaś rehabilitacja, ale jeżeli już po prostu ma na przykład jakiś tam wypadek na nartach czy coś, przychodzi do rehabilitację, to już mówi, jednak, ten szpita taki nie jest zły. Ta rehabilitacja jest wcale taka nie jest zła, tak? Tam też są tacy sami ludzie praktycznie, ale za młodu to on tylko widzi świat zdrowych, piękny, młodych, bogaty, samochody i tak dalej. A później przecież każdy z nas będzie albo starszy, albo będzie schorowany będzie musiał faktycznie korzystać z pomocy e, służby zdrowia. No nie mówię, że wszyscy, tak, ale no, e, większość po prostu ludzi za młodu po prostu ma zupełnie inne myślenie. No i właśnie i tu Jasnowic Jackowski, że to powoduje, że ludzie się już nie boją, że po prostu przestają się bać. E, tak tutaj właśnie nie, mówi Jasnowic, że świat powoli umiera. Tak to definiuje Jasnowic Jackowski, że świat faktycznie powoli umiera. To nawet nie chodzi o taką śmierć biologiczną, tylko po prostu umieramy, jeśli chodzi o nasze myślenie, to, że jesteśmy zamknięci w domach, jeśli chodzi o nasze relacje rodzinne, które są praktycznie po, po, pozrywane, tak? no bo nie widzimy się na święta, te kontakty są praktycznie ograniczone. No można powiedzieć, dzięki Bogu mamy dzisiaj świat komórek, komunikatorów, internetu, więc gdzieś ten kontakt jest, tak? wnuczki czy wnuczkowie mogą zadzwonić do dziadka, do, do po prostu rodziców, tak? czy do kogoś tam yy, skontaktować się przez jakieś aplikacje komórkowe. Czy internetowe, natomiast y, wiadomo, że to po prostu to wszystko jest dzisiaj pozrywane, te relacje rodziny. No właśnie, i tutaj jasnoicacowski mówi w ten sposób, że tworzy się praktycznie chaos chaosu, że mamy do czynienia z desinformacją, że nie wiemy tak naprawdę w tym świecie, co jest prawdą, a co jest praktycznie kłamstwem, co jest fałszem, tak? Że cała ta sytuacja praktycznie służy temu, że my się czujemy niepewnie po prostu, tak, no bo jeżeli byśmy widzieli, że jest koronawirus, widzielibyśmy, że jest praktycznie ta szczepionka, no to każdy by nas powiedział, no to trzeba się jak najszybciej. Szybciej zaszczepić, bo to pomoże i koniec. No ale jak się dowiadujemy, że na przykład jest kolejna mutacja wirusa, no to już na przykład nie jesteśmy tacy pewni, tacy bezpieczni, nie czujemy się tak bezpiecznie, tak? Ostatnio media pokazywały, jak ludzie starsi powyżej 80 roku życia poszli do przychodni, szturmowali praktycznie przychodnie po to, żeby się zapisać na zapisy, tak? W kolejce w ogóle na zapisy. To jest w ogóle absurdalna sytuacja, że jeszcze się nie zapisują na terminy, tylko w ogóle na zapis. No właśnie i część się nie dostała, po prostu skończyły się już te szczepionki, dantejskie sceny, praktycznie o czwartej rano, ludzie po 80 roku życia, tak? No właśnie, bo jest dezorientacja, bo z jednej strony, praktycznie media bombardują nas, szczepionkę, trzeba się szczepić. No jak nie zaszczepisz, jesteś jakiś zły, wyklęty, niedobry, tak? W ogóle choć innymi ulic, ulicami. Nawet po prostu tak jakąś opaskę będą mieć ludzie, którzy nie będą się szczepić. Zresztą, co ciekawe jasno. Jest, Mówił, że ludzie, którzy będą mieć szczepionkę albo się nie zaszczepią, będą mieć po prostu wpięte do piersi, na klatce piersiowej, na wysokości piersi, jakąś po prostu tutaj, nie pamiętam dokładnie co to było, to, to był jakiś, jakiś po prostu kawałek papierku, czy po prostu kawałek jakiejś wstążki, która będzie odróżniać od, od praktycznie tych ludzi od tych, którzy nie są zaszczepieni. Tylko. No, teoretycznie można powiedzieć, że to jest. Każdy może sobie takie coś po prostu wpiąć, jakby do klatki piersiowej, żeby odróżnić. Chyba, że rzeczywiście te punkty, które będą szczepić, będą wydawać takie po prostu, tak, jakieś, um, jakiś tutaj kawałek, nie wiem, jakiś symbol, tak, że będzie to człowiek nosił. No ale no, z kolei starszym rocznikom to się źle kojarzy, bo to się kojarzy praktycznie z czasem II wojny światowej, no i znakowanie praktycznie ludzi, tak, że będą chodzić po prostu, nie wiem, z, tutaj z gwiazdą Dawida na ramieniu, tak, znaczy to, to było, miało miejsce podczas drugiej wojny światowej, ale że tutaj też człowiek będzie chodził, po prostu będzie takie znakowanie, że o, ten nie ma nic, nie ma nic wpięte do klapy, albo nie ma na ramieniu żadnej po prostu symbolu, to znaczy, że nie był szczepiony, to jest jakiś niebezpieczny, a tamten to jest dobry, bo ma po prostu, bo był szczepiony. A więc jest to sytuacja nieciekawa. No właśnie i to mówi, że mamy do czynienia z chaosem chaosu, tak? I tutaj też jasnowickowski mówi, że w takiej sytuacji bardzo łatwo jest manipulować społeczeństwem, przez polityków, oczywiście politycy to wykorzystują i manipulują ludźmi. No ale ktoś powie, no ale jasnowickowski sam faktycznie straszy ludzi, to powinien sam się uderzyć w pierś. Po prostu tak samo ty, jak nagrywasz film na temat jasnowice to też straszysz. Ja w żaden sposób nie straszę. Ja przedstawiam przepowiednio 2017 roku, jako jeden z pierwszych na YouTube, faktycznie przedstawiam. Wizję Jasnowidza Dzisiaj wszyscy praktycznie przedstawiają te wizję, bo Jasnowidza Jackskiego jest osobą popularną. Zobaczcie sobie moje filmiki, które są datowane. Jeszcze po prostu wrzucałem, zanim Jasnowidza Jackowski miał swój kanał na YouTubie, ponieważ mnie to ciekawiło, fascynowało praktycznie i od 2017 roku, 4 lata już publikuję filmy na temat Jasnowidza Nie jest to kwestia koniunkturalna. Przedstawiam wizje przepowiednie. Nie wszystkie wizje przepowiednie się zrealizowały, ale bardzo dużo przepowiedni Jasnowidza się zrealizowało. Natomiast, no, w żaden sposób Jasnowid Jackowski nie straszy, tak? On przedstawia to, co ma miejsce mieć w przyszłości, tak? Natomiast no, z reguły te przepowiednie, jeżeli one są po prostu jakieś popularne, to są one pesymistyczne, tak? No bo jeżeli powiemy, że lato będzie piękne, upalne, no kogo to interesuje? No będzie fajnie, że będzie upalne, ludzie będą jeździć na wakacje, czy po prostu nad jezioro, nad morze, no, ale ludzi interesują takie właśnie sesety, czy, czy po prostu bardziej to e, społeczeństwo nurtuje no, pesymistyczne, co może się wydarzyć. Zresztą, no, tutaj jest ciekawa sytuacja, tak? No bo wielu ludzi, chociażby ci, którzy nie oglądają mojego kanału, to nie, nie zawali sobie sprawy, że może mieć takie coś jak miejsce jak koronawirus, a ja przedstawiłem wielokrotnie właśnie wizję, że coś się wydarzy w 2020 roku, nie, tak, że po prostu może mieć miejsce druga właśnie fala wirusa po tym, jak Hiszpanka miała miejsce w 1919 roku, yy, czyli 100 lat później. Nawet przedstawiałem taką przepowiednię, to nawet nie była przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, tylko była to przepowiednia związana, yy, ciekawa ta, tak naprawdę sytuacja, bo yy, nie spotkałem się z takim czymś Wcześniej, że e, mieliśmy mistrzostwa praktycznie e, w piłce nożnej, i na tych mistrzostwach reprezentacja Niemiec nie wyszła z grupy. E, tak, i e, praktycznie ta sytuacja, która miała miejsce teraz a, a w ostatnich latach, ostatnio miała miejsce przed czasem, przed drugą wojną światową i była taka przepowiednia, która mówi o tym, że jeżeli znowu Niemcy nie wyjdą z grupy w piłce nożnej, to wydarzy się, się jakaś katastrofa na świecie. No nie chcę powiedzieć, że to jest związane, że to Niemcy doprowadzili do jakiejś katastrofy, tak, tylko chodzi o to, że to poprzedzi po prostu, tak, to, to zdarzenie poprzedzi jakieś zdarzenie na świecie i to rzeczywiście się zrealizowało, tak. Niemcy nie wyszli z tej grupy, można odpowiedzieć, że to jest kwestia Przypadkowa, aczkolwiek to się zdarzyło po prostu też, raz tam praktycznie na 100 lat ostatnio miała miejsce taka sytuacja przed II wojną światową, chyba w 1938 czy 1937 roku, potem doszło do wybuchu II wojny światowej, no ale wiemy, kto inicjatorem był wybuchu tej II wojny światowej, a teraz znowu po prostu była taka sytuacja i po tym miał miejsce koronawirus. Ja absolutnie nie łączę, tak jak nie mówię, że Niemcy są odpowiedzialne za koronawirusa, tylko mówię, że ta przepowiednia właśnie to zakłada, czyli wiedząc, że po prostu Niemcy nie wyjdą z grupy, można było się spodziewać tego, że w krótkim czasie coś się wydarzy, coś wstrząśnie, praktycznie nie całym światem. Oczywiście, co ma piernik do wiatra, tak, wiatraka, tak, co ma spor, to, że po prostu reprezentacja Niemiec nie wyszła, no może to nie ma nic wspólnego, tak, a może to właśnie po prostu jest symboliczne, że to może coś zapowiedzieć, tak, że to się bardzo rzadko zdarza. Faktycznie, że Niemcy nie wychodzą z grupy, bo zawsze praktycznie wychodzą z grupy, bardzo często są w finale bo półfinale. I kolejna sprawa, to bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje typu wybuch wojny światowej, czy po prostu na przykład wirus, który będzie plagą na cały świat. No właśnie, to wszystko dzisiaj za oglądanie. Dzięki. A słuchaj, jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Trzymajcie się.